Mała, wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Podobno każdy ma ciekawą historię do opowiedzenia, trzeba tylko umieć ją wydobyć. W tym odcinku rozmawiamy o trzech rodzajach opowieści, które warto wykorzystywać w biznesie. Zaprasza Marek Jankowski. Odcinek numer 199. Dzień dobry. Kiedy mówi się o storytellingu w biznesie, często pojawiają się te same przykłady reklam. Ze świata Apple, a z Polski Allegro. Wiadomo, że jeżeli stać cię na zatrudnienie najlepszych scenarzystów, reżyserów i filmowców, to możesz robić świetne reklamy. Ale jak sobie radzić w małej firmie, bez sztabu specjalistów i bez drogiego sprzętu? Poza tym, czy można korzystać ze storytellingu w jakiś prosty sposób, a nie od razu analizować strukturę monomitu i archetypy postaci? Mój dzisiejszy gość przekonuje, że jeżeli chodzi o zwiększanie sprzedaży w firmach, to najlepiej sprawdzają się trzy historie. Pierwsza z nich to GPS, czyli opowieść drogi. Pokazuje ona kluczowe momenty, które ukształtowały Twoje życie lub Twoją firmę. Druga opowieść, nazywana DNA, od kodu genetycznego, odpowiada na pytanie, czym się wyróżniasz i jaka jest Twoja kluczowa wartość. Trzecia opcja to Happy Client Story. Historia zadowolonego klienta, któremu pomogłeś. Jak stosować takie opowieści, nawet jeżeli działasz w nudnej branży, gdzie wszyscy zwracają uwagę tylko na cenę? Rozmawiam o tym z Dr. Story, czyli Moniką Górską. Cześć Monika. Cześć Marek. Zacznę od pytania tradycyjnego, wstępnego. Jak zdobyłaś swojego ostatniego klienta? Wiesz co, to mnie teraz zaskoczyłeś, bo ja w ogóle nie zdobywam klientów, wiesz? Ja sami przychodzą. No właśnie to jest najpiękniejsze w tym, co robię, że ja dzielę się z ludźmi wartością, daję na prawo i lewo różne fajne rzeczy i pozwalam ludziom posmakować tego, zobaczyć, czy to jest dla nich, czy to nie jest dla nich. I oni sami przychodzą. I dzisiaj nawet sprawdzałam, bo jest taki moment, kiedy moi studenci mojej szkoły przychodzą i dzisiaj znowu się posypało pora na abonament, opłacenie, bo studenci płacą co miesiąc i są, a tydzień temu ogłosiłam, że robię mastermind, taka nie byłam pewna do końca, czy chcę, bo to jest bardzo duże zobowiązanie i rzeczywiście jest, to jest rzeczywiście taka praca wytężona przez cały rok, ale też cudowna, bo no, synergia między ludźmi to jest, wiesz, coś, co jest najpiękniejsze w ogóle. No i zgłosiło się 10 osób, także jest. No jest, tak, jest to jedno mastermind to jest naprawdę no max, więcej w zasadzie nie ma sensu. Byłoby trudno, no, bywa więcej, ale to wtedy już nie ma tak, nie jest tak bardzo efektywnie, także od nowego roku ruszam. Zgadza się. No jesteś kolejną osobą, z którą rozmawiam, która w podobny sposób odpowiada na to pytanie, że tak naprawdę nie zabiega, nie sprzedaje w żaden sposób aktywnie swojej oferty, tylko pozwala się znaleźć i ludzie trafiają i kupują i to jest super. I o tym, jak do tego dojść, też między innymi dzisiaj, mam nadzieję, porozmawiamy, dlatego że chcę z tobą porozmawiać o tym, z czego słyniesz, czyli o storytellingu, o tym, jak za pomocą opowieści budować relacje i zdobywać klientów też, no bo to gdzieś tam w każdym biznesie prędzej czy później powinno nastąpić. Ale zacznijmy od tego, jaka jest twoja story, jaka jest twoja opowieść, jak to się stało, że ty w ogóle zajęłaś się tym tematem? To tak, ja zakasuję rękawy, a ty się przygotuj, no bo takie pytanie zadane mi może się skończyć śmiercią lub kalectwem i dawno, dawno temu będziemy jeszcze cały czas w mojej historii. Postaram się to zrobić kompaktowo. Wiesz co, ja tak sobie myślę, że w ogóle ja mam opowieści we krwi. I ja od zawsze, jak pamiętam, były ze mną opowieści, tylko to były innego rodzaju opowieści. Ja z dzieciństwa pamiętam taki zapach opowieści i to był zapach kurzu, kartek, farby drukarskiej i ja miałam taki zestaw Kowalskich, taką wyciągane łóżeczko i nad tym łóżkiem była półka i ta półka się dosłownie uginała od opowieści. Klechty, podania, baśnie, po prostu pełno tam było opowieści i ja pamiętam, że coś, co najbardziej lubiłam, to jak wracałam ze szkoły, zjeść sobie jabłko i czytać te opowieści, to było super. No tylko, że problem był taki, że to były fikcyjne opowieści, a u nas w domu w ogóle właściwie się nie opowiadało. I najgorszy moment taki z dzieciństwa, to ja pamiętam, kiedy
dziewczyna, z którą się bardzo przyjaźniłam, w pewnym momencie zaczęła mnie unikać. Ja mówię, Jola, no co jest, o co ci chodzi? A ona, nie, nic. I w końcu jak ją tak dorwałam i mówię, Jola, powiedz mi, co się stało, ona mówi, Monika, bo ty tak dużo gadasz i tak nudnie opowiadasz. I sobie to po prostu, teraz można się śmiać, ale wtedy to był, wiesz, jak miecz w moje serce, bo ja tak lubiłam mówić, miałam coś do przekazania, no ale jak zrobić, żeby ludzie mnie chcieli słuchać? No i pomyślałam sobie, że nie mam po prostu innego wyjścia, tylko muszę się zacząć tego uczyć. Jak robić, żeby nie nudzić? I wiesz, to jest taki leitmotiv całego mojego późniejszego życia. To znaczy cały czas zastanawianie się, co zrobić, żeby ludzie nas chcieli słuchać. I to jest dopiero początek, bo pomyślałam sobie, że tak, no dobra, nudno opowiadam, ale no mam coś, co jest moim jakimś darem i to jest to, że ja potrafiłam słuchać. Potrafiłam słuchać i jakoś było tak, że wiesz, ludzie przychodzili do mnie, ja zadawałam im jedno, dwa pytania i nagle płynęła historia ich życia. Więc sobie mówię, no tak, w jakim zawodzie mogę to spełnić, żeby słuchać ludzi, żeby opowiadać? No właściwie byłam skazana. No zupełnie naturalnie przyszło to, że no muszę być dziennikarzem i muszę. Gdybyś była facetem, to mogłabyś jeszcze zostać księdzem, spowiednikiem. Wtedy też taka umiejętność jest cenna. Tak, i chciałam być również psychologiem, bo to też gdzieś mogło to by być. Ale nie. Więc zostałam dziennikarzem i reżyserem potem filmów dokumentalnych i wiesz, taki naturalny sposób przeszłam od opowieści fikcyjnych do opowieści z życia wziętych. Bo stwierdziłam, że życie jest tak ciekawe i ludzie mają tyle do powiedzenia, że po prostu idźmy za tym. No i ponieważ ja się zawsze lubiłam uczyć od najlepszych, no to pojechałam na studia do Brukseli, na dziennikarstwo i do Stanów na reżyserię. I potem przez 10 lat mieszkałam w Europie, w różnych krajach, od Stanów po Francję, przez Belgię i robiłam tam filmy. Także miałam niesamowitą, to wiesz, to były czasy głęboka komuna i później zmiany ustrojowe. Więc miałam taką radość, że mogłam się uczyć rzeczywiście od najlepszych. BBC, Francja, wszystko. I pomyślałam sobie, że to jest pora, żeby wrócić do Polski. 97 rok, trzeba budować demokrację. I trafiłam prosto do Telewizji Polskiej i tam pracowałam wiele, wiele lat, 14 lat na etacie, reżyseria, filmy, nagrody, juror na festiwalach. Działo się cudownie. I cały czas ta myśl, co zrobić, czy jest taka idealny przepis na historię? Taki przepis, wiesz, jak go odkryjesz, to właściwie wszystkie nagrody są twoje i przede wszystkim wszyscy cię słuchają z otwartą buzią i patrzą na to. No i to był taki moment, kiedy pomyślałam sobie, no moje życie nie może być piękniejsze. Wszystko mi się udaje, kobieta sukcesu, robię co kocham i jeszcze mi za to płacą. Fakt, że w telewizji może to nie były jakieś kokosy, no ale wtedy mi to wystarczało absolutnie. No i to był taki cudowny moment, że postanowiłam, że to ja w takim razie teraz odpocznę, bo jestem tak zmęczona, pojadę sobie nad morze i to będzie relaks. No i niestety nad to morze nie dojechałam, bo jak byłam pod samym Koszalinem, to koła mojego samochodu złapały taki, wiesz, murek śnieżny i poleciałam na drugą stronę na zderzenie, prawie czołowe, i potem mnie jeszcze wysadziło na skarpę w lesie. I to było po prostu koszmarne, bo nagle w jednej sekundzie miałam takie wrażenie, że moje życie się totalnie rozsypało w proch. Nie dokończę filmu, a byłam w trakcie zdjęć, więc wiesz, ty jako dziennikarz to wiesz, to jest po prostu okropne. Jestem sama z dzieckiem, wtedy miał 8 lat. Co zrobię? A moja mama wtedy jeszcze żyjąca była tuż po kolejnej operacji raka. Ja się nią opiekowałam. Po prostu wszystko w kilkudziesięciu sekundach legło w gruzach. I pamiętam taką noc, kiedy mnie przywieźli już do szpitala w Poznaniu, kiedy już wiedziałam, że przez najbliższy rok prawdopodobnie nie będę się mogła ruszyć z łóżka. Złamana miednica wielokrotnie. Więc kule, to mój Boże, najpierw wózek, wszystko po prostu naprawdę, wiesz, z czynnej kobiety, której się wszystko udaje, nagle jedyna rzecz, którą zawsze chciałam mieć, to jest więcej czasu. No więc nagle ten czas miałam, tylko wszystko już inne się posypało. I wiesz, taka była noc, kiedy ja obudziłam się z bólu i pamiętam, bo takie światełko się sączyło pod drzwiami, i ja sobie uświadomiłam, że
nic już nie zrobię. Moje życie się skończyło na najbliższy rok, ja nie wiem, po co będzie po tym roku. Nie mam wyboru, jestem skazana. I potem przyszła taka druga myśl, że właściwie to ja ciągle mam jeszcze wyjście. Nawet jak nie masz wyjścia, to jest tak, jakbyś, wiesz, miał taki mały korytarzyk i dwoje drzwi. I na jednych drzwiach jest napisane szansa, a na drugich jest napisane porażka. I ten korytarzyk tam jest i tam możesz wybrać, w które drzwi pójdziesz. To trwa bardzo krótko, ta decyzja. Ale jak wejdziesz w te właściwe, to się wydarzy coś niezwykłego. I słuchaj, gdybym ja nie weszła przez te drzwi z napisem szansa, to byśmy tutaj nie rozmawiali. Ja prawdopodobnie gdzieś bym się zasklepiła w tym, jaka jestem nieszczęśliwa, jak mi się nie udało, jak w ogóle życie mnie potraktowało i nic bym nie zrobiła. A ja pomyślałam sobie, to ja jestem odpowiedzialna za opowieść, którą tworzę. To jest moje życie. Więc idę do przodu. I wiesz co... To był w sumie, jak dzisiaj patrzę, nikomu nie życzę takiego wypadku, ale jak dzisiaj patrzę, to był taki moment, kiedy miałam wreszcie czas, żeby przemyśleć wszystko, co chcę robić dalej. I z tej telewizji, w której te opowieści moje były spychane na jakieś późne godziny nocne, gdzie czułam, że już nie ma takiej przestrzeni na takie prawdziwe opowieści o prawdziwych ludziach, pomyślałam sobie, że to już jest też pora, żeby zrobić następny krok. Wiesz, ja nigdy nie byłam przedsiębiorcą, ja byłam tak zwanym twórcą. W związku z tym dla mnie na tamtym etapie życia odważenie się, żeby odejść z telewizji z pełnego etatu, żeby i z drugiego etatu, to z uniwersytetu, bo tam też byłam, tam mnie zwolnili po wypadku, bo już nie chcieli, jak ja przez rok mnie nie było. I zastanawiałam się, jak mogę zbudować swoje życie na tym, co kocham najbardziej, tak bardzo jak robienie filmów, to jest uczenie ludzi, jak opowiadać historii. I to robiłam zawsze, równolegle, na wszystkich uniwersytetach, jeszcze w Belgii nawet. I wiesz co? Pomyślałam sobie, że jeżeli ja tego teraz nie zrobię, to nigdy nie będę wiedziała. Może to jest największy błąd w moim życiu, ale przyjaciele mi mówili, słuchaj, nie przejmuj się, my ci będziemy kanapki pod most przynosić w razie czego. A moja księgowa, z którą odchodziłam z telewizji, główna księgowa, powiedziała, Monika, dobra, nie umiesz pitów załatwiać, nic, nigdy nie wiedziałaś, ja ci pomogę. I tak się stało. Ja założyłam fabrykę opowieści. I to był początek przygody z opowieścią. Masz jeszcze chwilkę cierpliwości, bo to jest... jasne. Bo to jest, wiesz, ja tak sobie myślę, że ta moja historia to jest taka przykładowa historia wielu ludzi, którzy podejmuje taką dramatyczną decyzję i idzie w tą nieznane. I oczywiście nie masz nigdy gwarancji. Zrobiłam ten krok, odeszłam z telewizji, założyłam firmę Fabryka Opowieści i pomyślałam sobie, to ja teraz będę uczyć dziennikarzy, jak opowiadać. No bo sama wiem, ile nam brakowało wtedy i wszyscy na to narzekali. No i zrobiłam spotkanie, przyszło pełno ludzi, prasa pisała, media pisały, rewelacja. Tylko, że to spotkanie było za darmo. Niestety na kolejne spotkania już z najlepszymi ludźmi z całej Polski przychodziły tylko nieliczne osoby, 4-5 osób. I ja tak po pół roku warsztatów stwierdziłam, że pora zamykać firmę. Po prostu nie dam rady, no... Dla mnie to była totalna klapa, totalna porażka i koniec. Nikt mi wtedy nie powiedział, że jak się zbilansuje na zero, to jeszcze całkiem nie jest źle. No ale ja wtedy tego nie wiedziałam. Wydawało mi się, że to już koniec i pomyślałam sobie, że no dobra. Robiłam doktorat w tym czasie, jak właśnie byłam na UF, przez rok miałam na doktorat, to był dobry moment, oczywiście ze storytellingu. No to teraz jest moment, żeby dowiedzieć się, czy storytelling można też przełożyć na inne dziedziny, czy to jest tylko dziennikarstwo. I trafiłam na niesamowity wątek, że storytelling i biznes od 40 czy 50 lat, a tak naprawdę jak potem grzebałam, to jeszcze od 200 lat w content marketingu, świetnie się rozwija. I wiesz co, ja z tej takiej dziewicy biznesowej, która niczego nie wiedziała, nagle stwierdziłam, że ja się po prostu muszę tego nauczyć. No jeżeli chcę to robić, no to nie mam innego sposobu. I to było, wiesz, jak nauka chińskiego. I ja naprawdę mówię sobie, dobrze, PR od marketingu niewiele rozróżniam, plany biznesowe nic, ja się tego nauczę. A byłam już stara, ja już prawie 50 wtedy miałam. Więc po prostu naprawdę, jak dzisiaj pomyślę sobie, z czym ja się wtedy porwałam, to aż mi się wierzyć nie chce. I pomyślałam sobie, dobra, chcę się uczyć od najlepszych, zawsze to miałam i zawsze mówię, że to jest po prostu najważniejsza rzecz, którą możesz dla siebie zrobić w biznesie i pracować z najlepszymi.
I pomyślałam sobie, że no najlepsi w storytellingu i w ogóle w marketingu online, bo to wiedziałam, że ja chcę po prostu uczyć przez internet, przez sieć, bo będę mogła wtedy mieć dostęp do naprawdę wielkiej ilości ludzi. No i wybrałam Jeffa Walkera, Product Launch Formula, wiesz, twórca takiej innej metody mówienia do klientów, właśnie tej metody, która mi była najbardziej bliska. Pokazuj swoje wartości, dawaj rzeczy za darmo, niech cię ludzie poznają i wtedy przyciągniesz tych właściwych klientów. No i pojechałam na konferencję do Arizony i wsiąkłam. Przez 3 dni najważniejsi ludzie z marketingu online z całego świata, Dan Graziosi, Brandon Bouchard, Jeff Walker i tak dalej, co chwila mówili storytelling, autentyczność. Autentyczność, storytelling. Ja po prostu pomyślałam sobie, to jest moje miejsce. No i jak Jeff ogłosił, że jest też mastermind właśnie, który kosztował po prostu jakąś horrendalną kwotę, której ja wtedy nie miałam, to stwierdziłam, nie, ja tam chcę być. No i po takim roku czy półtorej mastermindu, to powiem ci jedno. Miałam głowę pełną pomysłów. Jeszcze nie wiedziałam, jak to zrobić, ale wiedziałam, że to jest ta droga. I przede wszystkim dostałam taką niesamowitą informację zwrotną, bo prowadziłam dla nich konferencję storytellingową. To była moja część mastermindu, że ja się z nimi dzieliłam moją wiedzą i filmową, i storytellingową. I to był po prostu kosmos. Ludzie po konferencjach podchodzili do mnie i mówili, słuchaj, my tu mamy pełno storytellingu, ale twoja metodologia, ty masz coś takiego, że ja od razu rozumiem, jak tą opowieść skonstruować. Także wiesz, jak ja jeszcze usłyszałam, że no bo ty masz, wiesz, tu mają wszyscy taką miękką wiedzę, a ty masz taką solidną, twardą wiedzę, no to wtedy wiedziałam, że to jest moja droga. Wiesz, to jest głupie, bo przecież ja wiedziałam, że ja dobrze się na tym znam, bo całe życie to robiłam. Ale potrzebowałam pojechać do Ameryki, żeby mi ktoś powiedział, że ja się na tym znam. No, bez sensu, no ale tak było. I z taką wiedzą chciałam zacząć mój biznes. I teraz już będę naprawdę kończyć, ale muszę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Słuchaj, bo to było ja, człowiek telewizji. Cholernie bałam się występowania przed kamerą. Ja po prostu dzisiaj mogę z tobą gadać i w miarę, oczywiście na początku stresik, ale to się potem rozkręca. Natomiast ja, jak miałam przed sobą kamerę, blokowałam się totalnie. I teraz jak masz robić kurs, ty też robisz kursy online. Jak masz robić kurs online, kiedy nie możesz wystąpić przed kamerą, bo gdzieś jesteś sztywny, nienaturalny, bez sensu. I tam mi taki chłopak, wredny Francuz, rzucił wyzwanie. 30 dni codziennie nagrywaj się na komórkę, wrzucaj do sieci, żadnego montażu, nic. Ja mówię, Roland, nie ma mowy, ja w ogóle teraz mam tyle rzeczy, nie nadążę, nie ma szans. On mówi, 30 dni, zaczynasz od dziś. I ja to zrobiłam. I 30 dni już po 15, no po 10, już się nie przejmowałam, jak wyglądam, po 15, bo najpierw zaczęłam po angielsku, przyszłam na polski, potem stwierdziłam, że właściwie okej, może nawet nie być światła dobrego, wiesz, ja reżyser, nie, więc musiałoby być wszystko perfekcyjnie, a tutaj nie było, nic nie było perfekcyjne. I to dało mi taką siłę, że jak skończyłam 30 dni, to było akurat moje urodziny, 26 listopada i mój syn mówi, mamo, to może jeszcze coś nakręcisz? A ja mówię, no dobra. I nakręciłam taki krótki mini kurs, 4 narzędzia storytellingowe, jak zrobić wizytówkę narracyjną. Wrzuciłam go do sieci, 1000 osób go pobrało i następnym etapem zupełnie normalnym było to, żeby otworzyć mistrzowską szkołę storytellingu biznesowego, bo już wiedziałam, że ja to mogę zrobić. I przewijając 3 lata do przodu, w tej chwili już jest 400 studentów, którzy skończyli, a to jest roczna szkoła, 12 miesięcy, więc duże zobowiązanie. Ludzie zostają o dziwo aż do samego końca i wiesz, to jest coś, w czym ja czuję, że to po prostu jest absolutne spełnienie, bo ja bardzo lubię pomagać ludziom, żeby nie mieli tego problemu, który ja miałam, to znaczy, żeby ludzie ich naprawdę słuchali. Przedsiębiorcy bardzo tego potrzebują. Przedsiębiorcy też, jak widzę, potrzebują takiego upewnienia, że to, co robią, robią dobrze. Przychodzą do mojej szkoły ludzie, którzy świetnie opowiadają. Ja w ogóle nie wiem, po co oni przychodzą, a oni jeszcze potrzebują takiego wsparcia. A ci, którzy nie potrafią, to po prostu uczą się struktury, uczą się wybierania właściwych opowieści. I wiesz, dla mnie największym taką radością jest, jak ludzie mówią, że ich życie się zmieniło.
że ja zmieniłam ich życie, co nie jest prawdą, bo ja nie zmieniam niczyjego życia. To opowieści mają taką moc, że mogą zmienić życie. I jak ludzie potem przysyłają mi jakieś informacje, jakieś kartki, jakieś życzenia, to po prostu moje serce rośnie, bo ja bardzo chcę, żeby opowieści nie tylko dodawały im takich skrzydeł, ale żeby też to się, wiesz, przekładało konkretnie na ich biznesy. I jak się przekłada, to ja wtedy jestem najbardziej szczęśliwa. Chciałbym, żebyś powiedziała o tych swojej historii, dlatego że to jest, myślę, dobre wprowadzenie do tego, o czym będziemy mówić dalej, czyli do tego, w jaki sposób storytelling w różnych wariantach, w różnych sytuacjach można w tym biznesie wykorzystywać, bo zupełnie czym innym jest mówienie o jakichś teoretycznych przykładach, a zupełnie czym innym posługiwanie się praktycznymi rozwiązaniami, które się zdarzają w życiu. I właśnie dlatego zależało mi na tym, żebyś o tej swojej historii powiedziała, że tych 400 studentów to jest 400 indywidualnych przypadków. To jest 400 przedsiębiorców, którzy działają w różnych branżach, którzy mają różne życiowe doświadczenia, którzy, tak jak mówisz, niektórzy są świetnymi opowiadaczami historii, czy byli, kiedy przyszli do ciebie, inni niekoniecznie. I pierwsza rzecz, jaka w ogóle, pierwsze pytanie, jakie mi się ciśnie na usta, to jest takie, jak stosować storytelling w przypadku małego biznesu, bo zwykle, kiedy mówi się o storytellingu, no to łączy się go, to są takie sztandarowe przykłady. Oczywiście reklamy Apple, który jest mistrzem w wielu dziedzinach. Oczywiście niedawno reklamy Allegro, które też są coraz lepsze. Ale jeżeli prowadzę mały biznes, to czy storytelling to jest w ogóle coś, co może mi pomóc? Wiesz co, bardzo, bardzo ważne pytanie jest, dlatego że rzeczywiście po prostu te duże firmy bardziej widać. Oni też mają większe budżety reklamowe i po prostu są bardziej widoczni. Natomiast dopóki ja sama nie uczyłam i nie miałam tych przedsiębiorców u siebie, to też nie mogłam trafić na jakieś małe case'y tak zwane, bo ich nie było. Natomiast wiesz co, ja ci coś powiem, rozmiar naprawdę nie ma znaczenia. To znaczy, to jest tak, że tak długo jak jest człowiek, a firma to jest człowiek, za firmą, czy to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czy to jest olbrzymia korporacja, to jest też ciągle człowiek. Ludzie mówią, wiesz, no okej, storytelling super w B2C, ale w B2B to może niekoniecznie. No w B2B też jest tak, że to jest człowiek do człowieka. I dopóki masz człowieka, to każdy człowiek, ja naprawdę zebrałam tysiące historii i to na całym świecie i mogę ci powiedzieć, nie spotkałam człowieka, który nie ma swojej historii. To jest kwestia tylko taka, że on albo ma za dużo i nie wie, którą wybrać, albo nie wie, że ją ma. Trochę tak jak, wiesz, jak jest pole złota i tam jest żyła złota pod spodem, a gospodarz w ogóle nie wie, że ta żyła jest. Więc ja bardzo lubię, jak się tak mogę dokopać do tej żyły i to się dzieje bardzo szybko. I teraz tak, każdy przedsiębiorca ma tony historii, ponieważ wiesz, w Polsce być przedsiębiorcą, to mój Boże, ile tam konfliktów, ile antagonistów, ile problemów, no cały czas się z czymś bijemy. Więc małe biznesy, od jednoosobowych po więcej, to masz nieskończoną, i w sumie im więcej osób jest, tym więcej potencjalnych historii, ale już nawet u jednej osoby możesz mieć historię tej osoby, założyciela, możesz mieć historię miejsca, w którym, jeżeli miejsce jest czasami niezwykłe, to o tym miejscu możesz opowiedzieć. Możesz mieć historię, jeżeli współpracuje z kimś, czy pracuje z kimś, no to współpracownika. Możesz mieć historię jego klienta, fantastyczne happy client story. Możesz mieć historię produktu. Zobacz, masz po prostu już całą gamę. Także. Ale powiedz, jak ty wykopujesz z ludzi, wyciągasz z nich te historie? Bo powiedziałaś, że każdy ma ich wiele, tylko nie potrafi ich dostrzec albo ich odnaleźć w sobie. Więc jak ty wyciągasz z ludzi te historie? Znaczy, wiesz, to jest tak, że ja mam swoją metodologię. Ja wiem, które opowieści sprzedają. Są takie trzy opowieści, które sprzedają. To jest DNA, GPS i Happy Client Story. Oczywiście jest ich mnóstwo, ale te takie trzy podstawowe ja wiem, że na pewno sprzedadzą. Więc jak wiem, które opowieści sprzedają i wiem, jaką one, też każda z nich ma funkcję, no to wiem, jaką metodą, czego szukać, krótko mówiąc, tak? W DNA, w opowieści DNA szukamy wartości. To nie jest opowieść o wszystkim, tylko
z tobą bym, jak gdybym miała twoją DNA poszukać, to bym zapytała cię, albo zrobiła ci jakieś ćwiczenia, albo byśmy pogadali, nawet byś się nie zorientował, jakie są dla ciebie kluczowe wartości. Potem byśmy poszukali, czy te kluczowe wartości też są dla twoich klientów kluczowe. I byśmy poszukali jednej z tych wartości i poszukalibyśmy w twojej przeszłości jakiejś sytuacji, jednej sytuacji z twojego życia, jakiegoś wydarzenia, które pokaże, jak ta wartość została poddana próbie. I tu jest kolejne narzędzie, jeżeli szukamy próby, to patrzymy na sukces, na porażkę, na punkt zwrotny, bo tam zawsze będzie jakaś duża dawka emocji, bo tych emocji też bardzo szukamy. No i to jest w opowieści DNA, w GPS-ie jest inna metodologia, w Happy Client Story jest inna, także to się dzieje szybko, wiesz, jak czasami ludzie mnie zapraszają na jakieś szkolenia i chcą zrobić opowieść, ja mówię, w zasadzie wystarczy jeden dzień albo nawet dwa dni, oczywiście to nie będzie taka ostateczna historia skończona, ale jak masz dobrą metodologię, to naprawdę jest szybko. Rozumiem, to w takim razie żebyśmy mogli dać taki smaczek tego, jak to się robi. Możemy spróbować na przykład spróbować odnaleźć ślad takiej historii. Oczywiście my jej nie stworzymy teraz, no bo to jest niemożliwe, to wymaga więcej czasu. Ale czy to jest tak, że ja przychodzę do ciebie i mówię, moje wartości są takie i takie, czy ty mi zadajesz jakieś pytania i to wychodzi po drodze? To jest różnie. Ja myślę, że wiesz co, cały proces to byśmy potrzebowali tutaj takie dwie godzinki, więc chyba ich nie mamy, ale mogę ci powiedzieć na przykład, znaczy jak ja z tobą porozmawiam, bo ja jestem też dziennikarzem, więc mi jest prościej, nawet w rozmowie ja to pewno wyłapię. Natomiast jak ktoś na przykład uczy się u mnie na bycie mistrzem storytellingu, czyli jest cały ten proces certyfikacji, no to ja daję im konkretne pytanie, które oni muszą zadać, żeby wiedzieć na przykład, którą opowieść wybieramy. Czy bardziej DNA, czy bardziej na przykład GPS, no bo happy client, no to każdy generalnie powinien mieć, więc wiesz, to jest tak, że bo to wszystko zależy od tego, do czego ci jest potrzebna ta opowieść. W storytellingu najważniejsze jest przesłanie, w związku z tym zawsze zaczynamy od końca, taką metodą Roacka, czyli jak ja ci będę zadawała pytania na temat tego twojej firmy, to najpierw cię zapytam, czego ty chcesz w ogóle, co byś chciał taką opowieścią wyrazić, co byś chciał, żeby ludzie, twoi klienci o tobie wiedzieli, co chcesz, żeby oni zapamiętali, jakie wartości, jakich klientów chcesz przyciągnąć, znaczy w ogóle zaczyna się od tego, że robimy takiego awatara, bo to jest tak z opowieściami, że one są niebezpieczne, bo one są bardzo mocno, wiesz, emocjonalnie takie, budują chemię po prostu, to jest tak jak między facetem a kobietą, naprawdę, to trzeba bardzo uważać, bo możesz przyciągnąć niewłaściwego klienta. Jak opowiesz jakiś jeden typ historii, no to możesz sobie narobić problemów, bo ci ludzie się tak poczują pociągnięci twoją historią, że oni do ciebie będą przychodzili, a tego nie chcesz czasami, nie chcesz konkretnie mieć klienta takiego, którego, no właśnie, takiego, że nie musisz go łapać, polować, tylko po prostu on sam przychodzi. Więc to jest jedna rzecz, czyli po co w ogóle tą opowieść chcesz opowiedzieć. Druga rzecz jest, na czym ci bardziej zależy na tym etapie? Czy zależy ci na tym, że chcesz dotrzeć do klientów, którzy ciebie jeszcze nie znają? W związku z tym na początku niekoniecznie chcesz budować chemię, tylko chcesz zbudować zaufanie, pokazać, że znasz się na czymś, że jesteś ekspertem, że też pokazać twoją motywację. Dlaczego robisz to, co robisz? I to jest opowieść GPS. To, co ja tutaj opowiedziałam, to jest właśnie taka opowieść GPS, gdzie pokazujesz takie kamienie milowe, które doprowadziły cię tu, gdzie jesteś. Można ją napisać, wtedy jest krótsza, jak się ją opowiada, zwłaszcza jak ktoś tak pięknie słucha jak ty, to jest bardzo niebezpieczne, bo potem człowiek się zapętla, więc może lepiej bym tylko do kamery mówiła i byłaby krótsza. Więc generalnie oczywiście potem jest montaż tego, się robi edycji i tak dalej. Więc to jest opowieść GPS, opowieść DNA. To jest opowieść, którą opowiadasz nie dlatego, żeby ludzie tobie zaufali, tylko bardziej właśnie tu chcesz stworzyć chemię, chcesz przyciągnąć tych ludzi, chcesz już tak, żeby oni cię tak naprawdę polubili, żeby chcieli z tobą być na dłużej. I to jest opowieść, ona ma taką funkcję, czyli dlatego mówisz tylko o jednym wydarzeniu. Widzisz, ja tej opowieści tu nie powiedziałam, ale właściwie część DNA moją opowieścią to jest ta część GPS-a, która była, dlatego specjalnie
zrobiłam to też w takiej formie, żeby można na tym pokazać, to była opowieść o wypadku. Tylko ona normalnie, jak jest DNA, jest rozbudowaną opowieścią i ona pokazuje to, że ja ludzi wspieram i teraz ja sama byłam poddana próbie, czy ja, która chce innych wspierać i która jest gdzieś tam, tak myślę, odważna i nie poddaje się przeciwnościom losu, tak jak moi bohaterzy, o których robię filmy, czy ja, kiedy na mnie przychodzi czas próby, się poddam. I to jest opowieść o tym. Także to jest taka druga opowieść, która czasami jest częścią. No i trzecia opowieść, Happy Client Story, to jest taka opowieść, którą mówisz po to, żeby ludzie już nie twoimi słowami, nie swoją opowieść, twoją opowieścią o sobie, tylko przez usta twojego klienta dowiedzieli się, jaki fenomenalny jesteś, jak mu pomogłeś, jak rozwiązałeś jego problem. I to są piękne historie i bardzo mocne. No i taki social proof, którego dzisiaj no, nam jest wszystkim potrzeba, że nie mówisz, jaki fajny jesteś, tylko ktoś inny mówi o tobie. Tutaj Happy Client Story wydaje mi się taką formą najbardziej powszechną, zwłaszcza w czasach internetu, kiedy wszyscy te opinie, te testymoniale gdzieś starają się zamieszczać. Pewnie trudniej jest z tymi opowieściami DNA i GPS i zastanawiam się, na ile takie opowieści da się zastosować, pomijając tego szczęśliwego klienta. No bo to zakładam, okej, każda firma, która działa i utrzymuje się na rynku, ma klientów, którzy są zadowoleni, niektórzy są super zadowoleni i znajdzie się tam jakiś ciekawy przypadek. Ale mówiąc o tych dwóch innych rodzajach opowieści, zastanawiam się, na ile da się je zastosować w przypadku takich branż, które, no kurczę, nie są szczególnie sexy. No jeżeli mam gabinet fizjoterapii i przychodzą do mnie ludzie ze schorzeniami kręgosłupa i ja ich masuję, no to ich historie, że ja im pomogłem, bo ich wymasowałem i oni się poczuli lepiej, super, ale co poza tym? Wiesz co, no właśnie, i to jest bardzo dobre pytanie. Ja w ogóle generalnie wiele przedsiębiorców mi mówi, ma dokładnie ten sam problem, tak? Mówi, no jak to? No o klientach okej, okay, no ale no co, ja mam opowiadać o swoim życiu? To jest punkt wyjściowy. Bardzo często ludzie właśnie, no ja mówię tak, masz opowiedzieć o swoim życiu, to piszemy i uczą się tego, tak? I teraz nagle, wiesz, bo tego, jak tego nie doświadczysz, to nie będziesz wiedział. Ja ci mogę powiedzieć, że to świetnie działa, ale musisz napisać taką opowieść i komuś opowiedzieć, albo wrzucić na swoją stronę, albo wrzucić na Facebooka. I nagle po prostu jak zobaczysz, że na przykład na twoim Facebooku pod postami było 10 jakieś tam zaangażowania, a nagle masz 50 albo 100, tak, i komentarze i jest po prostu boom, bo nagle ludzie nawiązali relacje z tobą, to się dzieje, no magia się dzieje. I na przykład taki fizjoterapeuta, czy no nie wiem, ja miałam logistyka, tak, no logistyka, no to już jest super nieseksy branża, zwłaszcza, że to są sami faceci, no tylko kobiety są powiedzmy na łączach, natomiast faceci jeżdżą. I można by sobie pomyśleć, że to w ogóle no nijak się ma do storytellingu. To ja powiem ci, że ja przetrenowałam i to jest taka sytuacja, którą ja bardzo lubię, gdzie nie trenuję tylko ludzi od marketingu, którzy potem usiłują wszystkich przekonać, że to jest super w ogóle ten storytelling, tylko nikt ich nie słucha, tylko zaczęłam od prezesa. I prezes był najpierw na konferencji, potem był na coachingu, z nim zrobiliśmy opowieść, potem byłam na szkoleniu z jego wszystkimi dyrektorami sprzedaży, potem byłam z wszystkimi liderami sprzedaży, więc to było niesamowite i nagle się okazało, że tam po pierwsze jest mnóstwo niesamowitych historii, że jak oni te historie puścili w ruch do klientów, to się okazało, bo wiesz, w logistyce generalnie się konkuruje ceną, no jak tam już jest w ogóle, prawda? Kto tańszy transport daje, tym lepiej. Oni nagle mówią, po prostu ludzie do nas przychodzili, bo chcieli z nami pracować, nawet jeżeli mieliśmy wyższą stawkę, bo oni już poznali moją historię, oni już wiedzieli, że ja go nie oszukam, bo na przykład to była historia o uczciwości, tak? Albo historia o tym, że, nie wiem, nawet ktoś czasami odmawia klientowi, bo wie, że nie wykona tego dobrze, uczciwie się do tego przyznaje, tak? Albo jakaś sytuacja o porażce, gdzie dałeś ciała i słuchaj, ludzie mają z tym problem, no ja mam powiedzieć, że mi się nie udało, no masz powiedzieć, że ci się nie udało, bo dzięki temu ten człowiek poczuje, że po pierwsze buduje z tobą relację, że ty nie jesteś gdzieś tam skądś na świeczniku, a po drugie, że jesteś uczciwy, no bo jak mu się przyznałeś, oczywiście mówisz, że z tego się nauczyłeś tyle, że teraz już oczywiście, bo zawsze w biznesie musisz mieć happy end, tak, że ta lekcja, której się nauczyłeś dla klienta jest lekcją bardzo ważną. To wtedy się dzieją rzeczy magiczne, to znaczy wiesz, jak pokażesz człowieka za biznesem, to właśnie klienci potem
sami przychodzą i potem sami zostają. Mogę ci podać mnóstwo przykładów. Teraz ostatnio dziewczyna mówiła, ona jest coachem i dała swoją opowieść na stronę, taki raczkujący biznes online, ona dokładnie wie, że no naprawdę pierwszych swoich klientów miała, jak przyszła do szkoły, w tej chwili ma 3 razy więcej klientów. I to mówi właśnie, ostatnio mi mówiła, Joasia, słuchaj, ja daję tą opowieść i ludzie sami do mnie dzwonią. Oni już wiedzą po opowieści, kim ja jestem. Oni wiedzą, w jaki sposób ja podchodzę do ludzi. I to może być opowieść kompletnie nie o biznesie, to może być opowieść o czymś związanym z jej przeszłością, ale to widać. I to jest niesamowite. Wiesz, ja kocham w storytellingu, że to jest takie myślenie inne, że tutaj w marketingu 3.0 mówi się, tak? Kotler mówi, autentyczność, człowiek z jego duszą, ciałem, z jego fizycznością, z jego potrzebami. Nie gadaj, nie konstruuj jakichś tam marketingowych komunikatów, nie udawaj, nie oszukuj, po prostu podziel się swoją historią i nawet jak ta historia nie będzie idealna, będzie za długa, będzie miała dygresję, w pewnym momencie zapomnisz, co chciałeś powiedzieć, to będzie i tak lepsza i będzie przynosiła lepszy efekt, niż jak jej nie masz. I to też wiele razy u nas też ostatnio właśnie ktoś mówił, że po prostu zrobił opowieść taką na kolanie. To facet, który w ogóle sprzedawał nawozy, no wyobraź sobie, nawozy, tak? No akurat to były nie sztuczne, tylko naturalne z azotem. I opowiedział nam całą historię, jak przekonywał swój zarząd, że trzeba opowiedzieć opowieść o tym nawozie, bardzo drogim. No i nikt nie chciał go słuchać. I on powiedział, dobra, to uwierzcie mi, ja tutaj byłem w tej szkole, nauczyłem się sykomor, dajcie mi szansę. I on na kolanie dosłownie skonstruował taką opowieść i przedstawił ją na konferencji prasowej. Tam było różne produkty przedstawiane, cała prasa pisała tylko o tej jednej opowieści. I oni zastosowali rzeczywiście to, on potem nagrał takie wideo, potem wszyscy pracownicy zaczęli tą opowieścią się dzielić, zrobili materiały prasowe. I co się okazało? Zamówili za mało tego nawozu i się okazało, że wszyscy po prostu, wszystko poszło, wszystko było sprzedane. No już nie chciał mi powiedzieć, ile milionów na tym zarobili, ale generalnie dzięki takiej opowieści, która na początku nawet nie była perfekcyjna. Także naprawdę się dzieją cuda. Niesamowite to jest, jak o tym mówisz, bo zastanawiam się... Nie wiem, czy da się takie opowieści przytoczyć tutaj, ale strasznie bym chciał usłyszeć na przykład, czy opowieść tej firmy logistycznej, czy opowieść tej firmy od nawozów, żeby poczuć taki smak tego, wiesz, znaczy poczuć smak nawozu, to może nie jest najlepsze określenie. To była za tobie. Ale poczuć smak tej opowieści, wiesz, poczuć, przeżyć ją niejako. To ja może tak w skrócie, tak, i tak z pamięci, wiesz, to też będzie, bo wiesz, to jest fajne w opowieściach, dlatego też to jest takie super narzędzie, że one, jak jest dobrze skonstruowana opowieść, to ją można powtórzyć prawie bez niczego. Oczywiście nie wszystko się tak, to nie będzie tak idealnie. Szczegóły może giną, ale tak, przesłanie zostaje. Zostaje tak. Przesłanie i to jest świetne, bo wtedy marketing robią inni ludzie. Jak ty skonstruujesz dobrze twoją opowieść, to potem oni dalej sobie to przekazują. No to na przykład jeżeli chodzi o ABC Czepczyński, ta firma się tak nazywa, Artur Czepczyński jest szefem i ta opowieść była o tym, właśnie on mi powiedział, że tak zmieniłam jego życie, jak jeszcze na dzisiaj, jak sobie pomyślę, jak on był wzruszony tym wszystkim, co się wydarzyło w jej firmie od tej opowieści. I to była, to była opowieść, gdzie on opowiedział o tym, jak zaczynał. GPS klasyczny, jak zaczynał, jak był na wsi i miał 11 lat i jego tata zachorował. I poszedł do szpitala w czasie żniw. I on musiał po prostu, ten 11-letni chłopak, wejść na ten traktor, no i zaorać pole. I tam wszystko, co trzeba było zrobić, zrobił. No i oni w zasadzie bardzo biedowali, ale on miał takie marzenie, że on tak sobie chodził na taką górę, gdzie były ciężarówki i mówi, Boże, ja bym tak chciał mieć tyle tych ciężarówek. I potem jak tam już tata wrócił ze szpitala, już było lepiej, to mówi, Boże, a ja bym tak chciał mojemu tacie kiedyś Mercedesa kupić, nie? Ale po prostu to było dawno, dawno temu, straszna bida. No i powoli, powoli on opowiada, jak właśnie się rzeczywiście miał najpierw pierwszą ciężarówkę, potem drugą ciężarówkę, potem nagle po prostu ta firma była rewelacyjna, on kupił tego Mercedesa swojemu tacie, czy w sumie potem się okazało, że nie Mercedes, tylko inny, ale był jednak kupiony. I potem nagle się okazało, że zginął im transport po drodze.
ukradli. Cały transport zginął. Najpierw jeden, później drugi. I po prostu nagle on stanął na skraju bankructwa. On, to jest firma rodzinna, w związku z tym tam w ogóle takie wartości rodzinne są ważne i on nagle musiał po prostu wszystkich pracowników zwolnić. Wiedział, że za chwilę będzie koniec, że jego marzenie legło w gruzach przez nieuczciwość bandytów w białych rękawiczkach, przez te firmy, które kradną po prostu w białych rękawiczkach. I on pomyślał sobie, dobra, damy sobie jeszcze pół roku tam chyba było. Jeszcze spróbujemy, jeszcze ostatkiem sił. I jako punkt honoru postawił sobie, że on zrobi system, który pozwoli zablokować tych ludzi, którzy kradną, że po prostu jeszcze stworzy coś takiego, żeby ich namierzyć, żeby nie dochodziło do tych kradzieży. To mu się udało. Ten system się nazywa Safe, coś tam, Safe, i faktycznie on działa, czyli nie tylko dla siebie, tylko też dla całej, wszystkich ludzi. On to bezpłatnie udostępniał, żeby po prostu uratować branżę. No i się okazało, że powolutku to się zaczęło odbudować. On co prawda sprzedał Tabor, ale został nadal firmą logistyczną. No i dzisiaj zatrudniają mnóstwo ludzi w całej Polsce. Mają prężny ośrodek, teraz jeszcze tam inne jeszcze firmy. No i przede wszystkim dzięki nim to piractwo przynajmniej częściowo zostało ograniczone. To, widzisz, to tak mniej więcej jest ta historia. No zobacz, tu dziecko, tu marzenie, tu tata, tak, tu problemy. Oczywiście muszą być te komplikacje, prawda? No bo to jest podstawa. I on, to jest opowieść, która po prostu działa, ponieważ myśmy ją nagrali na szkoleniu i on opowiadał mi dużo lepiej wcześniej niż na szkoleniu. I nagranie było takie, że ja ustawiłam kamerkę, nawet nieładnie, w ogóle to kadr był okropny, wszystko. I on potem mi mówi, co, a zgrasz mi to? Ja mówię, nie, no coś ty, no zrobimy teraz tak na poważnie, nie? On mówi, nie, nie zgraj, bo wiesz, będę potrzebował. On to nagranie pokazuje wszystkim nowym pracownikom, czyli jak mają rekrutację, wszyscy pracownicy to oglądają i dzieją się magiczne rzeczy, bo tak, albo część mówi, nie, taki człowiek z takimi wartościami, to mi to w ogóle nie pasuje i sobie idzie, albo mówią, kurde, ale zarąbisty gość, w ogóle chcę dla niego pracować, nie? I to, co się zmieniło, bo jak mówię, no dobra, zmieniło ci się życie, ale powiedz, co konkretnie, to on mówi, ludzie, po pierwsze, moi pracownicy, którzy kiedyś mówili, to jest twoja firma, mówią teraz, to jest nasza firma. Oni się po prostu z tymi wartościami utożsamiają i to, wiesz, nie są wartości, które są gdzieś tam napisane, tak, że trzy kluczowe wartości nikt w ogóle nie wie, nie? Jeszcze pracownicy tak myślą, że są inne, klienci, że inni, oczywiście tylko zarząd wie jakie. To tu po prostu te wartości żyją. Ty przez opowieść pokazujesz kawałek ciebie i się wytwarza taka właśnie relacja. No to mówimy, że to nie jest marketing życzeniowy, że jakbym chciał, żeby coś mi się sprzedało, tylko budujesz relacje. Poza tym, on mówi, jak jedzie na konferencję, ludzie go zaczynają słuchać. Po prostu on czuje, że kiedyś jeszcze nie tu jakiś tam telefonik i coś i on po prostu widzi, że ludzie go słuchają. I on w tej chwili używa właściwie tylko opowieści. On mówi, wiesz co, oni mi robią jakąś prezentację, ja idę, a i tak potem mówię swoją opowieść. Także no potem ileś kontraktów jego pracownicy dostali przez to, że napisali maila, który normalnie był taki, proszę o spotkanie, umówmy się, tu mam do zaoferowania taką rzecz i oczywiście z tych maili na ogół nic nie było. I jeden z jego pracowników właśnie tą jego opowieść przytoczył, tylko oczywiście tak w zmniejszonym, tam chyba 30 zdań to było, nie wiem jak mu się to udało. I człowiek najpierw długo nie odpowiadał, a potem napisał, no dziękuję za zaproszenie, no niestety nie przyjadę do państwa firmy, ale zapraszam do nas, do Austrii. No i po dwóch godzinach rozmowy ten pracownik jego się zastanawiał to w ogóle, kiedy ten kontrakt wyciągnął, bo po prostu gadali w ogóle nie o produktach, gadali o wartościach, o innowacjach, o podejściu do biznesu, a potem ten człowiek mówi, a tak przy okazji, no to tutaj jest kontrakt, to proszę bardzo, a ja wiem, że wy spełnicie warunki. I to wiesz, o to chodzi. Po prostu jest to inny rodzaj komunikacji. Komunikacji, która jest prawdziwa. Ja jestem w takim ontologicznym sporze z Pawłem Tkaczykiem, bo Paweł mówi, że tak, opowieść musi być ciekawa, nie musi być prawdziwa. Ja mówię, Paweł, nie, opowieść musi być ciekawa, ale musi być prawdziwa. Poza tym nie ma potrzeby, żeby coś udawać, kiedy opowieści są tak fantastyczne i naprawdę no, trafiają prosto tam, gdzie mają trafić. A jak nie trafiają, to są dwie rzeczy. Albo to nie był właściwy klient, albo to jest ktoś, kto nie jest wrażliwy na opowieści. Bo też musimy powiedzieć, że no,
to nie jest tak, że opowieść na wszystkich działa. No mamy lewą i prawą półkulę, więc ja też nie namawiam nikogo, żeby powiedz opowieść i nic. Nie, no powiedz opowieść, to jest grunt po to, żeby potem dać ofertę, albo po to, jeżeli to jest wystąpienie, żeby na przykład mówisz jakieś dane, badania, ilustrujesz opowieścią. To musi działać razem. To nie jest tylko tak, że storytelling i już nic więcej. Storytelling jako taki pomost. I to jest początek relacji. Przekonałaś mnie do tego, że można storytelling zastosować w różnych branżach, nawet takich, że nie podejrzewam. Ja mam 50 różnych branż, wiesz, kompletnie, wszystkie. Natomiast jedna rzecz mnie męczy, bo co w sytuacji, kiedy zobaczyłem niszę rynkową, założyłem firmę, zacząłem działać i mi szło. I zacząłem się rozkręcać. Chciałbym ten storytelling wykorzystać, ale kurczę, nic mi się złego po drodze nie przydarzyło. Nie było żadnych komplikacji. Co ja mam zrobić? Super pytanie. To jesteś jednym z tych szczęśliwców, którzy po prostu nie potrzebują opowieści. Bo ja też wierzę, no nie każdy... Opowieść jest wtedy, kiedy nie masz klientów, zaczynasz, chcesz ich mieć i nie chcesz iść tą starą, starodawną ścieżką taką nieautentyczną, nierelacyjną i wtedy możesz to przełamywać. Natomiast jeżeli wszystko idzie cudownie, znaczy ja nie wierzę w to, że tak jest, zwłaszcza w Polsce, bo biznesy w Polsce naprawdę tam zawsze idzie pod górkę, ale jeżeli by tak było i może rzeczywiście tak jest, to fantastycznie. Myślę, że zawsze się znajdzie punkt przełomu, to znaczy był ten moment, kiedy nie miałeś komplikacji, ale był taki moment, że szedłeś jedną ścieżką i potem nagle wydarzyło się coś, co nagle spowodowało, że już teraz poszedłeś gdzieś indziej, już teraz wiesz, że to, co robisz, jest dobre. Ale jeżeli nie potrzebujesz opowieści, wiesz, jeszcze raz, w storytellingu zawsze zaczynamy od końca. Po co to opowiadasz? Co chcesz osiągnąć tą opowieścią? To jest zawsze sztuka świadomego opowiadania, więc jeżeli nie potrzebujesz nic konkretnie osiągnąć, to nie potrzebujesz opowieści. Opowieści są dla tych, którym jeszcze coś brakuje. Jak już masz pełno klientów, to w zasadzie te opowieści, wiesz, to potem klienci opowiadają o tobie opowieści i wtedy jest w ogóle najlepiej. Jest kilka takich typowych, właśnie nie wiem czy opowieści, ale takich sytuacji, kiedy potrzebujemy powiedzieć coś o nas, o naszej firmie i wtedy jest też takich kilka okoliczności, sytuacji, jak na przykład tak zwany elevator pitch, czyli krótka wizytówka, takie 30-sekundowe przedstawienie się, no i warto by to było zrobić w sposób atrakcyjny, w sposób taki, który zostanie zapamiętany. Czy tutaj storytelling może nam jakoś pomóc? Może i powiem ci tak między nami, że w tej chwili już elevator pitch jest passé. To znaczy, że jak najbardziej ta część elevatora jest ważna, bo trzeba powiedzieć ludziom, co im dasz, w czym im pomożesz, komu konkretnie pomożesz i jaki z tego mają, jaką mają korzyść. I to jest początek elevator pitch. Ale jak tu się skończy, to działamy znowu tylko i wyłącznie na lewą półkulę. Znaczy w 30 sekundach ok, ale jak już masz ten taki typowy elevator pitch, taki dwuminutowy czy półtorej minutowy, jak ta winda jedzie, to ja proponuję coś innego. I to się też super sprawdza i na stronie internetowej, i w takim przedstawieniu networkingowym, kiedy wiesz, no masz mało czasu, musisz szybko coś powiedzieć i to jest wtedy idealne połączenie właśnie elevatora i story, czyli elevator story. I to robisz w ten sposób, że na początku właśnie mówisz, pomagam komu, no na przykład ja bym powiedziała, że pomagam przedsiębiorcom, coachom i trenerom, co? Opowiadać w taki sposób, żeby każdy ich słuchał, nawet kiedy będą mówić szeptem. Tak? I jeszcze mogę powiedzieć, opowiadać o ich biznesach, o ich produktach, usługach itd., itd. I to by był ten początek. Ale później jest ten fragment, kiedy mówisz i pierwszy raz, kiedy pomyślałem, żeby to robić, albo ten moment, kiedy zdałem sobie sprawę, że to jest właśnie to i tu masz część opowieści. To może być właśnie fragment twojego GPS-a, i to jest kawałek i tam ona nie musi być skończona, nie musi być pełna, chodzi tylko o to, żeby obudzić apetyt. To jest, wiesz, tak jak w restauracji, jak idziesz i ci dają amuse-bouche na początku, nie, że coś fajnego jesz i mówisz, o, ale super, będzie super. I to o to chodzi, żeby potem jak skończysz i oczywiście jest takie poczucie, no byś chciał wiedzieć, co było dalej, tak? Taki niedosyt, to potem cię człowiek właśnie zapyta, no dobrze, ale no i co, no dałaś rady, zapytał cię, dostałaś tą pracę i wtedy już możesz sobie opowiedzieć dłuższą historię, wtedy już jest otwarcie. Także elevator story jest świetną formułą, ja mam całą taką, wiesz, mam po prostu
Tak naprawdę to jest taki schemat. Dostajesz, musisz wypełnić tylko linijki. Masz początki zdania i masz to dokończyć. I to jest cały schemat. Bardzo ci ułatwia pracę. Oczywiście, wiesz, tak jak ryzyko ze schematami, to nie ma być takie schematyczne. To jest tylko po to, żeby sobie gdzieś ułożyć w głowie i nie musisz powiedzieć pomagam, możesz powiedzieć coś innego, ale generalnie to jest świetne. I to się super sprawdza właśnie w takich networkingowych, szybkich sytuacjach. Ale mówiłeś jeszcze o innych formach? No, na przykład strona o firmie, to jest taka, myślę, czy o nas, o firmie, to jest taka część strony internetowej, gdzie sporo osób zagląda i zwykle to, co tam jest, jest po prostu nudne. Więc jeżeli możesz tutaj pomóc uratować naszych słuchaczy tak, żeby ich strony były ciekawe, to bardzo, proszę. To życzę i im, i sobie tego, bo naprawdę czasami to po prostu aż jak zgrzyta, wiesz, jak zębami po szkle, nie? To znaczy to jest tak, że... I to jest w dobrej wierze, nie? Bo na przykład często mi ludzie mówią, a my mamy już swoją opowieść, super, nie? Ja mówię, no to dobra, to pokażcie mi, nie? No i otwieram właśnie zakładkę o mnie. W 1983, w 1995, a tu przenieśliśmy się. Ja mówię, słuchajcie, macie, super. To jest kalendarium. Nic złego w kalendarium nie ma, naprawdę. Ja nie mówię, że to jest złe. Niech to będzie, bo może ludzie chcą wiedzieć. Tylko, że to nie ma nic wspólnego z opowieścią. To wiesz, ta właśnie, zwłaszcza zakładka o mnie i o nas jest bardzo ważna, żeby właśnie pokazać się od tej ludzkiej strony, pokazać człowieka za firmą, bo dzisiaj no to po prostu ten biznes, no mówimy, mówią H2H, ja mówię P2P, czyli people to people i no tak na tym to polega, więc znowu, oczywiście ta opowieść nie może być za długa, więc ja proponuję taki myk, że albo zaczynamy na głównej stronie od elevator pitch, i przerzucamy dalej na A więcej, no i tutaj przerzuca cię strona na zakładkę o mnie i w tej zakładce o mnie już jest więcej twojej opowieści, albo można też zrobić, jeżeli ktoś ma blog firmowy, to na przykład w pierwszym artykule na blogu albo w którymś kolejnym jest właśnie taka opowieść. Ona może być spokojnie dłuższa, bo naprawdę nie ma zbyt długich opowieści. Są tylko nudne opowieści. Więc jeżeli ona jest ciekawa, dobrze się czyta, widać rzeczywiście, no, struktura jest dobra, no to wszystko jest w porządku. I po prostu przez taki system odsyłania, bo oczywiście jak na głównej stronie dasz długą opowieść, czasami to może odstraszyć. Ale jak ona już jest gdzieś głębiej, to jak ktoś będzie chciał, to się z tym zapozna. Więc to jest taki idealny sposób na to, żeby ludzie zobaczyli ciebie za twoją firmą. I jak zbudują z tobą relację i to jak mówiłam o DNA czy GPS, to możesz mu opowiadać o sobie, ale możesz też opowiadać o DNA firmy albo GPS firmy, czyli skąd przychodzimy, jakie są te kamienie milowe albo jakie wartości są dla nas ważne. To jest dokładnie to samo, nie? Także tu możesz mieć w takiej formie dla marki osobistej i dla marki szeroko pojętej. Taką specyficzną formą opowieści jest też reklama, dlatego że tam zwykle mamy bardzo ograniczony czas albo bardzo ograniczoną powierzchnię do zagospodarowania. Zależy nam na tym, żeby ktoś szybko też przyswoił to, co chcemy mu przekazać, no i chcemy go przekonać oczywiście do pewnego działania. Najczęściej do zakupu, ale niekoniecznie. Czy masz jakieś takie chwyty, jakieś narzędzia, które pomagają tworzyć lepsze reklamy? Wiesz co, ja tak, i to jest paradoksalnie, bo to trochę zależy od jakiego, w jakim medium jesteś. Znaczy generalnie ja jestem największą fanką reklam wideo, nawet które są robione naprawdę na stosunkowo małych budżetach, storytellingowych reklam wideo. Zresztą to, jak wspominałeś, czy Allegro, czy które już naprawdę coraz lepiej sobie z tym radzi, czy Apple, czy inne firmy, które, no zwłaszcza tajskie, prawda, to jest w ogóle szaleństwo. Wszystkie tam te reklamy, które są super storytellingowymi, wyciskaczami łez, mają też niesamowite osiągnięcia i ilość wyświetleń. Więc generalnie ja bardzo zachęcam do takiego myślenia o reklamie, gdzie opowiadasz historię, znowu niekoniecznie twojego produktu i niekoniecznie twojej usługi, nie? Ten proszek pierze i polecam, tylko po prostu mówisz o czymś więcej, właśnie o jakiejś wartości, pod którą twoja firma się podpisuje, czy marka. Tak jak DAW robi na przykład. O czymś, co jest dla ciebie ważne, co chcesz zmienić w świecie, bo to jest marketing 3.0. Nie to, co ty chcesz dać klientowi, tylko ty, co możesz zrobić z klientem dla świata. To jest ten komunikat, więc i to się opłaca, bo DAW, który robił tylko kampanię wizerunkową, mówiąc o tym, że kobieto poczuj swoje piękno,
okazało się, jak robili badania, że finansowo to im się opłaciło wielokrotnie. Także to jest tak, wiesz, też takie myślenie, że nie musisz koniecznie mówić o wszystkim, w czym jesteś dobry i w czym, jakie tam zasługi masz i tak dalej. Powiedz bardziej o tym, pod jaką, co byś chciał zmienić w świecie, pod czym się podpisujesz, pod jaką wartością i róbcie to razem z klientem najlepiej. I teraz to jest jedna taka sposób. Tu w takiej reklamie to najważniejszy jest pomysł. Budżet jest ważny, ale jak masz dobry pomysł, to w jednym ujęciu nawet z iPhone'a możesz zrobić tak fascynującą reklamę, że ludzie będą słuchać, potem wybuchną śmiechem, a później zrobią to, o co im ich prosisz, a nawet jak nie zrobią, to przekażą dalej, bo to jest tak fajne, że ludzie chcą się tym dzielić. To jest jeden sposób. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o Facebook, to ja zauważyłam, że niesamowicie sprawdzają się posty, te, które mają być promowane, które są autentyczne i które są kawałkami historii. Robiłam różne testy, robiłam właśnie takie właśnie bardziej, ja od storytellingu, nie? Robiłam po prostu takie posty, że jak dzisiaj sobie pomyślę, to po prostu nie korzyści, no co tam dostaniesz dzięki temu, po prostu jakiś koszmar. I one kompletnie nie chodziły i były bardzo drogie. Natomiast jak napisałam kawałek mojej historii, no jak odchodziłam z telewizji, jak właśnie mi Regina powiedziała, jak ja się wahałam, czy w ogóle zrobić taki szalony krok i ona mówi, a ile ty zarabiasz? Ja mówię, no... powiedziałam, jaką kwotę. Ona mówi, dziewczyno, przecież ty za jeden dzień szkolenia tyle dostaniesz, ile w telewizji za miesiąc, nie? A Regina to kto? A Regina to moja koleżanka, którą po prostu się radziłam, bo ona była szkoleniowcem, więc jak był ten... Aha. I ja to opisałam. I potem powiedziałam, pamiętam, że kończył się ten post tym, Regina się myliła. Ja nie zarabiam dwa razy więcej. Zarabiam 5 razy więcej czasami w jeden dzień. Oczywiście wiadomo, nie codziennie i tak dalej, no ale bywało już tak. Więc po prostu, i wiesz, i to była taka historia, którą ja z potrzeby serca napisałam, bo uważałam, że to pokazuje dobrze, ilustruje to, co chciałam. To było chyba w związku z, no, na pewno z mistrzowską szkołą, bo ja właściwie tylko to promuję, storytellingu. I ten post miał jakąś kosmiczną ilość zaangażowania, również złego, bo tam były różne, no w Polsce o pieniądzach, jak mówisz, to po prostu jest duża dyskusja, a ja jakoś uważam tak, że jak jest, póki to nie jest terroryzm, to ja zostawiam tą dyskusję, odpowiadam, po prostu gadam, no bo każdy ma prawo myśleć i jeżeli to nie jest takie ewidentnie złośliwe, to wchodzę w dyskusję. No więc ta reklama chyba była, nie pamiętam, 15 groszy chyba kosztowała jakoś tak, po prostu tak spadło i ten relevant score w Facebooku był non-stop 10, 10, 10, kiedy normalnie ludzie, wiesz, no walczą, żeby chociaż 8, 9 to już jest całkiem dobrze i to było tak niechcący, po prostu ja, wiesz, ja się nie nastawiałam, że teraz zrobię taką reklamę, która będzie miała super wskaźnik i będzie tania, tylko po prostu podzieliłam się kawałkiem historii. I wtedy dopiero zobaczyłam ja, człowiek od storytellingu, że to naprawdę działa. No, wstyd trochę, ale tak było. A to była reklama tekstowa, post, tak, czy to było tekst, wideo? To post. Był tekst, mhm. Tak, to był to, post i to nawet dosyć długi, bo naprawdę ja zauważyłam, że jeżeli są historie i one są takie wciągające i też autentyczne, to spokojnie może być to dłuższe. I potem było jakieś moje zdjęcie, no bo jakoś to też przetestowaliśmy, że nie wiem dlaczego, ale akurat twarz po prostu bardziej działa niż jakieś fajne, kreatywne, które mieliśmy. No i tyle. Także wiesz, no żaden naprawdę, żaden wielki wysiłek, po prostu im prościej, zwłaszcza na Facebooku. Dlatego storytelling jest genialnym narzędziem dla Facebooka, ponieważ Facebook jest konwersacyjny i relacyjny, również rozrywkowy, a opowieści tam się szerują najlepiej, bo to były też badania robione, to po prostu samo idzie. No w związku z tym dla Facebooka reklama, naprawdę spróbuj, albo ci przedsiębiorcy, którzy nas tutaj słuchają, spróbujcie, zróbcie taką bardziej opowieść o was, kawałek waszej historii i to, co normalnie robicie. I sami testujcie, bo wiesz, no to najlepiej po prostu zobaczyć, jak to będzie działało. Tylko trzeba wtedy takiego copywritera wziąć, który się zna na opowieściach, znaczy który czuje opowieść, nie? Bo to też nie zawsze. No Darek Puzyrkiewicz między innymi jest takim człowiekiem, to on po prostu to czuje. I u niego to się tak czyta, jakby, no, jakby się gadało, nie? Tak, tak, tak. Pozdrawiamy Darka, bo też był w podcaście i też bardzo dużym powodzeniem się cieszyły te odcinki, także ja jestem wielką fanką, bo on naprawdę rozumie, on rozumie, tak. Jak mówi się, bo on mówi,
On rozmawia, on gada nawet z ludźmi, on nawet gada, o właśnie. Tak, to znaczy nie bez powodu jego Biblia copywritingu jest ciągle w czołówce listy bestsellerów. Bardzo długo była numerem jeden, nie wiem jak dzisiaj akurat, ale... Chyba teraz nadal jest rzeczywiście, jest mocny. A poza tym on to robi, on to praktykuje. To jest właśnie to, że jak nie możesz uczyć czegoś, czego nie robisz. Ja właśnie ze storytellingiem mam takie czasami poczucie, że bardzo dużo, bo to się teraz takie modne zrobiło i ludzie mówią o tym, co to jest storytelling i mówią pięknie, przekonywująco, tylko właśnie jest kwestia tego, czy oni to umieją robić, nie? Bo to jest naprawdę, to nie jest trudne, tego się można nauczyć, ale trzeba to robić. Powiedziałaś, że opowieść nie może być nudna. Jakie jeszcze są grzechy główne złych opowieści? Grzechy główne złych opowieści. Wiesz, pierwsza rzecz to bym powiedziała właśnie to, że w opowieści nie ma przesłania. To znaczy, że bo to jest bardzo mylące, że opowiadamy anegdotkę, jest świetnie, nie? Już widzisz ten błysk w oku, ach, słucha mnie, jest super, się nakręcasz, tylko potem to jest tak, że ten samolot się wzbija, pięknie leci, tylko on nie wyląduje nigdzie. Opowieść dla mnie to jest tylko i wyłącznie środek transportu, znaczy cudowny środek transportu, ale jednak środek transportu, który ma cię doprowadzić do twojego celu. Tym celem może być zachęcenie ludzi do jakiejś akcji, może być sprzedaż czegoś, co masz, może być przekonanie do jakiegoś twojego projektu, na przykład, nie wiem, pozyskanie grantu, cokolwiek. I teraz, jak masz piękną anegdotę, a nie masz przesłania, to cię tam nie zaprowadzi. Ludzie powiedzą, ale świetnie opowiadał. I co? To nie o to chodzi. On może nawet powiedzieć, ale ona kiepsko opowiada. Ważne, żeby on zapamiętał tą jedną rzecz, która ma być zapamiętana. To jest pierwsza rzecz. Drugi grzech jest, kiedy jest nudna, czyli kiedy jest nudna, to znaczy, że nie ma emocji. Jest płaska. Nie ma napięcia. Wiesz, w opowieści jest tak, że opowieść musi się zaczynać dosyć wysoko, to znaczy tak, żeby od razu złapać napięcie twojego słuchacza. No tak jak w dziennikarstwie, sam wiesz jak to jest, to jest dokładnie to samo. Potem może chwilkę spaść, jak musisz przekazać sytuację, no jakieś informacje musisz dać na początku, więc na sykomorze to jest ten początek, ale potem musi cały czas rosnąć. I oczywiście to nie musi być tak, że ono będzie rosło jak strzała, ono może mieć taką amplitudę, ale cały czas musi rosnąć, bo inaczej po prostu stracimy naszego słuchacza czy widza. To no i teraz... od razu się wtrącę, powiedzmy jeszcze, co to jest sykomor, bo użyłaś tej nazwy drugi raz, a nie każdy wie. No tak, no ja już myślałam, że wszyscy wiedzą. Czyli to tu mam notes, bo jak się przygotowywałam do mojej opowieści, to też sobie rozpisałam tutaj na kartkach, to ta moja długa opowieść jest na czterech kartkach, tu jest sytuacja, czyli sykomor, sytuacja, początek, bohater, miejsce, czas, no żebyśmy wiedzieli, kto mówi i jaka jest sytuacja wyjściowa. Potem jest no, najważniejsza rzecz, sykomora, komplikacje, czyli coś, co na drodze do celu bohatera, pojawia się przeciwnik, przeszkody, najlepiej jak tych przeszkód jeszcze jest kilka. Potem to prowadzi do momentu przełomu, moment przełomu, czyli moment, kiedy się, już myśleliśmy, że to wszystko się po prostu legnie w gruzach, ale jednak na końcu wydarzyło się coś, co sprawiło, że jednak ten bohater wstaje i idzie dalej, no i rozwiązanie, czyli żyli długo i szczęśliwie, albo i nie, ale w biznesie zawsze musi być, że żyli długo i szczęśliwie. I to jest sykomor od czterech, akronim od czterech elementów. I słuchaj, ja naprawdę uczyłam ludzi tego tak prawie tak krótko jak tutaj, no tak jeszcze chyba ekspresowo nigdy to nie było, ale powiedzmy, że przez godzinkę czy tam pół godzinki z przykładami jeszcze potem pokazuję na przykład film, który mówię, żeby ludzie zobaczyli, czy oni już to widzą. No i widzą, no na sprawnym marketingu tak było, że nagle wszyscy już wiedzą i to jest najprostszy sposób, jakim może być na skonstruowanie opowieści, która nie będzie nudzić. Bo żeby były te emocje, to muszą być komplikacje. Dlatego, jak mówiłeś wcześniej, jak nie ma komplikacji, no to nie ma opowieści. Musi być cel, bohater musi mieć cel i na drodze do tego celu muszą być przeszkody. I wtedy jest akcja, wtedy jest piękna opowieść. I zawsze mówię, wiecie co, ja wam życzę, żebyście w życiu żeby wasze życie było kiepską opowieścią. To znaczy, żeby nie było za dużo komplikacji. Ale jeżeli w twoim życiu, w twoim biznesie są komplikacje, to się ciesz, bo to tylko z tego będzie świetna historia. I wiesz, jak to pomaga? Takim ludziom, którzy, wiesz, no borykają się czasami, naprawdę wszyscy walczymy z wiatrakami, prowadząc swoje małe i duże biznesy. I nagle jak wiesz, że masz jakieś
coś trudnego ci się wydarza, ktoś cię zdradził, ktoś cię oszukał, ktoś naprawdę są przecież, skala jest szeroka, to nagle sobie mówisz, okej, no dobra, no wydarzyło się, to jest fatalne, jak mógł mi to zrobić, ale potem sobie mówisz, dobra, ale z tego będzie fajny materiał na opowieść. I wtedy już jest jakoś łatwiej z tym przeżyć. Always look at the bright side of life, jak śpiewali panowie z grupy Monty Pythona. Troszkę ci się wbiłem z pytaniem o Sykomora, natomiast mówiliśmy jeszcze o tych błędach, czyli na pewno unikamy nudy, na pewno unikamy tego, żeby nie było tam przesłania. Chcemy, żeby było przesłanie i żeby to nie tylko była anegdota dla samej anegdoty, ale żeby prowadziła do jakiegoś celu. Czy coś jeszcze? Jeszcze jest tak, że opowiadasz kilka opowieści naraz. I to jest też, no to jest trudne, ale wiesz, ja zawsze mówię moim studentom, to jest proces, bądźcie też dla siebie wyrozumiali, bo nie od pierwszej opowieści od razu wszystko będzie, ale wystarczą ci 3, żeby twój biznes kwitł, no więc spokojnie możesz na każdą poświęcić trochę czasu, żeby ją doszlifować. I to jest tak, że na początku zwłaszcza, jak człowiek zaczyna przygodę ze storytellingiem, no to chce za dużo rzeczy powiedzieć, albo jak na przykład Happy Client Story, to mi się pytają, ale czy ja mogę o 3 klientach opowiedzieć? Ja mówię, po co? Opowiedz o jednym, a potem zrób drugą historię i trzecią. Także to jest też taka rzecz, którą bardzo, bardzo ludziom miesza w głowie. To jest to. Myślę, że jak też się opowiada opowieści, to jest bardzo ważna rzecz, to wiesz, tak się zastanawiam, na przykład w GPS-ie jest. To znaczy generalnie jest tak, że no, w GPS-ie masz kilka kamieni milowych i teraz tak, jest taka pokusa, żeby zrobić trochę z tego kalendarium, tak? Ja mam bardzo długiego GPS-a, ale wierz mi, to jest tylko ułamek tego, co ja bym tu mogła opowiadać i te rzeczy są ważne w tym, co ja mogę teraz dać człowiekowi, tak? Bo po to opowiadasz GPS-a, żeby ludzie zobaczyli, co oni mogą skorzystać ze mnie, co oni mogą ze mnie mieć, bo przecież, wiesz, no ty robisz podcasty, więc wiesz doskonale. Jedyne radio, którego słuchają klienci, to jest WIT FM. What is there for me? No i to po prostu dokładnie tak jest, że ludzie chcą wiedzieć z twojej historii, oni czekają, słuchają ją, ale chcą wiedzieć, co ty możesz mu dać. I dobra historia jest wtedy, kiedy oni wiedzą na końcu, co ty mu możesz dać, nie mają wątpliwości. Więc tutaj chodzi o to, żeby wybierać, i to jest też taki błąd, który dużo ludzi robi, żeby wybierać takie wydarzenia z życia albo takie fakty, sytuacje, które będą ważne dla twojego klienta. To znaczy, że trzeba wejść zawsze w buty klienta i popatrzeć z perspektywy butów klienta na swoje życie. I to jest tak, że ludzie bardzo często opowiadają o czymś, co jest dla nich bardzo ważne i to jest normalne, bo to jest nasze życie. Ja tak samo chcę powiedzieć, bo wiem, że to jest ważne. Teraz muszę wyjść z tego mojego świadka. I mimo, że opowiadam nagle w pierwszej ciągle o sobie, opowiadam o swoim życiu, to tylko wybieram te momenty, które dla klienta będą rzeczywiście pokazywały, kim ja jestem, co mogę dla niego zrobić, jak on może na mnie skorzystać, jak mu mogę pomóc. I to jest, wiesz co, bardzo ważna rzecz, te buty klienta, to jest największa trudność też storytellingu, no bo jeżeli mówię o sobie, no to chcę mówić o sobie, a tu musisz mówić o sobie, ale pamiętając, że mówisz o sobie tylko to, co będzie ważne dla klienta. No to skoro jesteśmy już w butach klienta, to dorzućmy mu do tych butów jeszcze taką wkładkę dodatkową, bo podałaś wiele różnych takich praktycznych rzeczy, które można wykorzystać, praktycznych porad, które można wykorzystać w tworzeniu swojej historii. Zastanawiam się, gdyby ktoś po wysłuchaniu tego odcinka chciał poświęcić pół godziny na to, żeby ta jego historia była lepsza, bardziej skuteczna, bardziej trafiała do umysłów klientów, to jak te pół godziny powinien zagospodarować? To ja bym powiedziała tak. Pół godziny, no myślę, że pół godziny starczy. Wejdź na moją stronę www.monikagorska.com/ jak-zwiększyć-sprzedaż. I tam pobierzesz sobie e-booka, który myślę, że w pół godziny, może trochę więcej niż pół godziny, przeczytasz go i tam będziesz miał tak, o 3 opowieściach, które sprzedają,
sykomora, trochę więcej niż ja tutaj powiedziałam. I jeszcze o tym, w jaki sposób można te opowieści, bo o tym nie rozmawialiśmy, jak sobie pomóc, żeby te opowieści, bo je trzeba opowiedzieć na pewnym etapie. Jak to zrobić, żeby ludzie też sposobem przekazu twojego, żeby byli czuli się przyciągani, a nie gdzieś tam odpychani albo nie zostali obojętni. I myślę, że najlepiej wtedy na spokojnie po prostu wybrać sobie jedną z tych opowieści. Ja bym zaczęła od Happy Client Story, bo ona jest po prostu no, najprostsza, a tam jest, z tego co pamiętam, chyba, wydaje mi się, że tam jest cały ten schemat przedstawiony, czyli znowu wypełniasz tylko linijki, dopisujesz rzeczy, które tam już są, podpowiedzi. I zaczęłabym od Happy Client Story, ale potem bardzo szybko bym pomyślała o tym, żeby zrobić GPS i DNA, przynajmniej jedną z tych dwóch, ale do tego rzeczywiście potrzeba trochę wsparcia, bo to nawet nie tak, że możesz napisać samemu, tylko nie będziesz wiedział, czy to jest ta właściwa. Więc oczywiście można to zrobić u mnie, ale też można po prostu napisać taką opowieść i komuś dać do przeczytania, życzliwej osobie, bo to jest ważne, żeby to była życzliwa osoba, która nie powie ci, o Jezus, jak ty to napisałeś, tylko powie tak, masz dwa pytania masz jej zadać. Pierwsze pytanie to jest, co zapamiętałeś z tej opowieści? I drugie pytanie, na ile ona cię poruszyła? I w zasadzie tutaj w odpowiedziach już będziesz miał potężny materiał do tego, żeby wiedzieć, które elementy muszą w tej opowieści zostać, jak będziesz ją pisał i pisał po raz kolejny. No i co cię poruszyło? Jak cię nie poruszyło, to znaczy, że to nie jest ta opowieść, albo nie opowiedziałeś jej we właściwy sposób. Super. Wielu poruszających historii ci życzę w takim razie i wielu klientów, którzy będą te poruszające historie opowiadać dalej. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Marku, dziękuję wszystkim. Do usłyszenia. To była Monika Górska. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o niej więcej, zajrzyj na maławielkafirma.pl/199. Zamieściłem tam linki do miejsc, gdzie można ją znaleźć oraz do kursów, które proponuję. A jeżeli interesuje Cię temat storytellingu, zapraszam też do posłuchania odcinków Małej Wielkiej Firmy o numerach 51, 77, 98 i 150. Linki również są w notatkach. Bardzo dziękuję za nowe recenzje w iTunes, które dodali Kazus.pl, Jacek Stanisławski, Remek K., Patryk Wójcik i Maja Aleksandra. Czytam każdą Waszą opinię i proszę o więcej, bo lubię czytać. To wszystko na dziś. Za tydzień odcinek numer 200, który ukaże się prawie dokładnie w 9. rocznicę premiery podcastu Mała Wielka Firma. Do usłyszenia. Subskrybuj podcast Mała Wielka Firma w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej informacji maławielkafirma.pl/podcast.